Cześć, witam Was Maciej Godziński. Dzisiejszy program to przede wszystkim działania plastyczne. Zapraszam! Zakończył się 6. ogólnopolski konkurs plastyczny Spójrz okiem artysty Paul Gauguin. Konkurs zorganizowała Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury w Śródmieście we Wrocławiu. Konkurs jest kolejną realizacją cyklu o wielkich malarzach, mistrzach. Tegoroczna impreza poświęcona była osobie Paula Gauguina, artysty zafascynowanego egzotyką i dzikością egzotycznych wysp Pacyfiku. Ten francuski malarz uznawany jest za jednego z czołowych przedstawicieli postimpresjonizmu i jednego z najważniejszych twórców XX wieku. Na konkurs nadesłano 557 prac z 96 szkół i pracowni plastycznych z całej Polski. Wychowanki Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju odniosły wielki sukces, zdobywając 2 nagrody, wyróżnienie i 5 kwalifikacji do wystawy. Nagrodę otrzymała Izabela Pogorzelec. Wyróżnienie zdobyły Hanna Cybulska, Antonina Tutka, Ada Zych, Olga Goch, Dominika Szubiak zdobyły kwalifikacje do wystawy pokonkursowej. Dziewczęta pracują pod kierunkiem Anny Świcy w pracowni Tęczowa Malarnia. Spośród podopiecznych Ireny Orędziak-Kupczak z grupy 3D nagroda w kategorii malarstwo przypadła Annie Jonik, a do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano pracę 14-letniej Emilii Mazurek. Gratulujemy! W środę 26 stycznia otwarto wystawę Nokturny, wydobyte światłem. Autorzy to młodzież z pracowni Tęczowa Malarnia Anny Świcy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, za każdym razem, kiedy zbliża się termin wystawy pracowni Tęczowa Malarnia, zastanawiam się, co tym razem nam przygotowaliście, czym nas zaskoczycie, co pięknego nam pokażecie. I za każdym razem jest to coś wyjątkowego. Coś, co pokazuje Waszą kreatywność, zdolności plastyczne, Waszą wrażliwość i poczucie estetyki. Nokturny, wydobyte światłem. Sam tytuł wystawy jest przepiękny, o czym mówiłam wcześniej Pani Ani. Te prace pokazują Waszą właśnie kreatywność, pomysłowość i nastrój po prostu, który właśnie wydobyliście tym światłem, które w malarstwie odgrywa tak ogromną rolę. Mamy tutaj też pewną nowość, nowatorski pomysł prezentowania prac na folii bąbelkowej i mam nadzieję, że za chwilę Pani Ania powie nam o tym po prostu troszeczkę więcej, o tym swoim pomyśle. Całość wygląda po prostu zachwycająco. Ja Wam gratuluję talentów, pomysłów i życzę wielu, wielu sukcesów, a Pani Ani dziękuję przede wszystkim za piękną pracę z Wami oraz za to takie właśnie wydobywanie światła z Was. Wystawa Nokturny, wydobyte światłem. No i światło w roli głównej. Sam pomysł oczywiście nie jest może aż tak nowatorski, ale ja się bardzo cieszę, że Pani Dyrektor tutaj docenia naszą pracę, bo również uważam, że jest inna, ciekawa, tajemnicza troszeczkę. Nokturny to tak terminologicznie w plastyce mówimy o pejzażach nocnych i tutaj tak właśnie trzeba to określić, że większość to są takie pejzaże, ale również miejsca wydobywane z ciemności, różnego rodzaju przedmioty, ludzie, sylwetki właśnie postaci i sylwetki budynków, architektura czy przyroda. Przyznaję, że rzeczywiście efekt jest wyjątkowy i to do Was wszystkich się zwracam, bo jest mi bardzo miło, kiedy ten efekt pracy jest taki niesamowity. Myślę, że te 20 prac, które powstały w technice tradycyjnej, akrylowej, pasteli, pokazują Wasze również zaangażowanie, trud artystyczny, jakąś postawę. Chciałabym jeszcze powiedzieć słowo na temat tej pracy. Rzeczywiście praca nietypowa. Jest to taka instalacja z folii bąbelkowej. Myślę, że te osoby, które były na ostatnich zajęciach, świetnie się bawiły. Jest to rodzaj takiego uzupełnienia, bo jak Państwo widzą, jest to również podświetlone światłem. I dzięki temu
młodzież, artyści widzą to po raz pierwszy, jaki efekt był tych zajęć. Bo ja sobie z tego zdawałam sprawę, myślę, że oczywiście część z was również, ale jak to będzie wyglądało, kiedy zajęcia były na podłodze, trzeba było się położyć, zrobić kontury ciała, bo jest to rodzaj takiej symboliki. Myślę, że tutaj takie niedomówienia, cienie, które pozostawiamy po sobie, to światło, które jest właśnie takim symbolem również życia, no daje do myślenia. Tak jak powiedziałam, nie jest to takie oczywiste, nie takie dosłowne, gdzie możemy zobaczyć konkretny obraz. Oczywiście mamy tutaj części ciała człowieka, jego ślady, kontury.
się na takiej wystawie, która ma bardzo charakterystyczne cechy, ponieważ po raz pierwszy tak widocznie pokazane jest światło na obrazach. Wszyscy wiemy, że to niezwykle trudne wydobycie światła i pokazanie światła. Skąd wiecie, jak to zrobić? Znaczy, bo to jest tak, że jeżeli nie wiemy czegoś dokładnie i mamy jakieś wątpliwości co do tego, jak pracę wykonać, to oczywiście zawsze możemy się udać po poradę pani świcy. Jednak myślę, że na nasze prace, które są tutaj zaprezentowane na tej wystawie, ogólnie są taką samodzielną pracą. Nikt nie dawał nam dokładnie wytycznych, każdy robił dokładnie to, co chciał na tych pracach, ale jednak one zatrzymały się wszystkie w tym momencie, gdzie to światło zostało wydobyte. Czy obrazy, które malowaliście, mieliście w głowie, czy po prostu gdzieś korzystaliście z jakiegoś podglądu? No nie da się ukryć, że korzystaliśmy tam z jakiegoś podglądu, ale myślę, że każda praca jest indywidualna na swój sposób. Wszystkie prace są jednak wyjątkowe. Każdy miał jakiś tam swój zarys w głowie i byłem też w szoku podczas wykonywania tej pracy, że to była moja najszybsza praca w mojej 10-letniej karierze tutaj. To znaczy, ile trwało malowanie? Jestem znany z tego, że maluję bardzo długo, ale ta praca akurat trwała 1,5 godziny, więc dla mnie to był ogromny sukces i myślę, że na taki czas jest to naprawdę dobra praca. Czy można Was gdzieś jeszcze spotkać, czy tylko plastyka jest Waszą największą pasją? No, jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że głównie plastyka, bo nie udzielam się jakoś tak medialnie w inny sposób, więc jeżeli chodzi tylko o mnie, to o pracę głównie w MDK-u. Ja uczęszczam na zajęcia teatralne do MDK-u. Jestem na pierwszy rok na tych zajęciach, także był na początku mały stres, czy na pewno się nadaje do tego i czy na pewno to jest to, czego ja chcę. I tak, bardzo mi się podobają zajęcia. Mamy w przygotowaniu już jeden spektakl. Uczymy się powoli naszych ról, także mam nadzieję, że dobrze wypadniemy wszyscy. A plastyka od ilu lat i dlaczego? 5 lat chodzę w ogóle na zajęcia plastyczne. Pamiętam, że jak byłam mała, bardzo lubiłam malować farbami akrylowymi. I właśnie mama mi często kupowała kredki, farby i właśnie stąd się, podejrzewam, zrodziło moje zamiłowanie do plastyki. Gdybyście procentowo mogli powiedzieć, w każdej takiej pracy, ile procent to jest talentu, a ile techniki wypracowanej przez zajęcia? No, tak naprawdę większość to jest technika wypracowana przez zajęcia. Te zajęcia dają nam duże możliwości, ponieważ tak naprawdę dużo osób nie ma dostępu do na przykład materiałów, czy ogólnie nie ma jak się wykazać w jakimkolwiek stopniu. Więc dzięki nim możemy rozwijać swoją pasję, którą może być rysunek, może być malowanie. Więc myślę, że tutaj to głównie ta technika. A kto wiąże swoją przyszłość z plastyką i w jakim zakresie? Myślę, że mogę mieć z tym trudności z powodu na czas wykonywanych moich prac, ale myślę, że może być to duża szansa. Nie ukrywam też, że interesuję się modą, więc może jakaś Akademia Sztuk Pięknych w przyszłości, czemu by nie? A w waszym przypadku? Ja myślałam o jakimś kierunku graficznym, coś bardziej multimedialnie. Mimo wszystko, w zależności jaką przyszłość wybierzecie, ja Wam gratuluję dzisiejszych sukcesów w postaci tej pięknej wystawy. Naprawdę przyciąga wzrok i wydobycie światła fantastyczne. Gratuluję jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Na ścianach korytarza drugiego piętra naszej placówki zawisła piękna, kolorowa wystawa. Są to witrażyki wykonane przez wychowanków Renaty Sochy ze Strefy Kreatywności.
Na barwnych obrazkach pojawiły się motywy świąteczne, karnawałowe oraz bajkowe. Malowanie farbami witrażowymi to bardzo ciekawa technika plastyczna. W tym przypadku wychowankowie najpierw na białej kartce wykonywali ołówkiem szkic obrazka, następnie pokrywali kontury obrazka czarnym flamastrem. Kolejny etap to naniesienie grubej warstwy kleju na kontury rysunku, a po wyschnięciu kleju przyklejenie obrazka na folię aluminiową. Powstałe w ten sposób grube, odstające kontury wypełnia się kolorowymi farbkami witrażowymi. Jest to bardzo pracochłonna, ale jakże ciekawa technika, a prace w niej wykonane mają niezwykłą kolorystykę. Autorami kolorowych witraży są Agatka Dołba, Natalia Dzikoń, Nina Kanty, Aleksandra Pęcka, Hanna Mura, Izabela Dyjach, Lucja Strzałka, Julia Palikot, Bartek Kołodziej, Alicja Potocka, Dorota Dołba, Kamila Kołodziej, Zuzanna Machoń, Martyna Dziedzic, Nadia Wiśniewska, Barbara Machoń, Aleksandra Kotowska, Jagoda Muca, Alicja Buczek, Zosia Osuch, Milena Janeczko, Kornelia Bździuch, Lucja Wróbel, Julia Machowska, Julia Bożek, Laura Gierczak, Lilianna Ćwikła, Alicja Bielak, Elżbieta Łukaszczyk, Ignacy Ulidowski, Katarzyna Ścibor, Agata Bodek, Magdalena Ścibor. Na tym samym korytarzu po drugiej stronie ściany zawieszone są prace najmłodszej grupy Strefy Kreatywności. Prace przedstawiają podwodny, morski świat. Autorami są Alicja Buczek, Elżbieta Łukaszczyk, Ignacy Ulidowski, Lilianka Ćwikła, Laura Gierczak, Ola Kotowska i Basia Machoń. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w następnym programie. Cześć!